Rok 2011 ogłoszony został rokiem Jana Heweliusza. Europejski Fundusz Społeczny, który od 2008 roku wspiera tysiące uczniów pomorskich szkół, studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni z Pomorza, tworzy dzisiaj możliwości do rozwoju współczesnym pomorskim Heweliuszom. Hello to the people of Gdańsk. We send best wishes to the city of Gdańsk as you celebrate the 400th anniversary of the birth of Johannes Hevelius. He was a remarkable scientist whose research and discoveries are to this day important to astronomy and space exploration. May the example of Hevelius encourage the students of Gdańsk to succeed and prosper, especially in the field of science. Happy birthday and congratulations to Gdańsk! Życzenia dla Gdańska z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są dowodem na to, jak nieprzemijalna jest sława ludzkich dokonań i jak wielką wartością dla ludzkości są twórcze umysły, zarówno te z przeszłości, jak i te, które żyją dzisiaj wśród nas. Od wieków na Pomorzu rodzą się talenty na miarę Jana Heweliusza. Nie inaczej jest w dzisiejszych czasach. W każdym najmniejszym środowisku są takie talenty. W wieku młodzieży, w średnim wieku, ale także i wśród ludzi dorosłych. Talenty wymagają specjalnej opieki. Zapraszam Państwa do poznania Europejskiego Funduszu Społecznego. Jan Heweliusz, wielki poprzednik dzisiejszych stypendystów Europejskiego Funduszu Społecznego, na świat przyszedł w Gdańsku 28 stycznia 1611 roku. Jego rodzice, zamożni protestanccy browarnicy, zadbali o to, aby ich pierworodny syn otrzymał staranne wychowanie. Upatrywali w nim przyszłego dziedzica ich znacznego majątku. Jan swoją edukację rozpoczął w słynnym gdańskim gimnazjum akademickim, mieszczącym się w budynkach dawnego klasztoru franciszkańskiego. Gimnazjum akademickie, szkoła o charakterze półwyższym, stwarzała Janowi doskonałe warunki do edukacji. Biblioteka gimnazjum z tysiącami woluminów należała do najznaczniejszych w całym Królestwie Polskim. Dzisiaj program operacyjny Kapitał Ludzki stawia wzorem przeszłości na nowoczesną szkołę rozwijającą kompetencje kluczowe. Nazywam się Michał Maciejewski, jestem uczniem technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach. Jestem uczniem klasy elektronicznej i dzięki Europejskim Funduszom Społecznym miałem możliwość zakupu wielu układów i części, które pozwoliły mi pracować nad moim obecnym projektem, którym jest sterownik do pieca centralnego ogrzewania. Będzie on dbał o odpowiednią temperaturę wody w piecu, odpowiednią temperaturę wody w bojlerze. Będzie również kontrolował zamknięcie lub otwarcie drzwiczek, bądź też wentylatora. Projekt ten pozwoli mi zarobić moje pierwsze w życiu pieniądze, które przeznaczę być może na rozwijanie zainteresowania, jakim jest elektronika, bądź też na moje drugie hobby, którym jest fotografia. Dzięki Europejskim Funduszom Społecznym miałem możliwość przez 2 lata korzystania ze środków pieniężnych, które spożytkowałem na rozwijanie mojej pasji, czyli informatyki i robotyki. W ramach tego zakupiłem pomoce naukowe w postaci książek, ponadto uczestniczyłem w obozach organizowanych przez Stowarzyszenie Talent, na których to poznałem ludzi, którzy mają tę samą pasję co ja. Zachęcam wszystkich do aplikowania o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Nie jest to rzecz magiczna. Skorzystać z tej pomocy może każdy, jeśli jest się utalentowany. Warto inwestować w talent. W szkole realizuje się również inne projekty z kapitału ludzkiego. Takim projektem jest biznesplan Moja Firma, w której uczniowie uczą się, jak tworzyć firmę, jak założyć firmę, uczą się tworzenia biznesplanów. Są to zajęcia, które na pewno dadzą im w przyszłości konkretną wiedzę, na przykład przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Projektem, który został również u nas realizowany, to jest projekt Stać nas na więcej. W tym projekcie głównym zadaniem było podniesienie wyników nauczania, czyli tak zwanej edukacyjnej wartości dodanej. W tym projekcie brały udział wszystkie starogardzkie szkoły, szkoły podstawowe i gimnazja. Edukacja młodego Jana Heweliusza, tak jak i dzisiejszych podopiecznych Europejskiego Funduszu Społecznego, nie ograniczała się jedynie do murów gimnazjum. Opiekun przyszłego astronoma, profesor Piotr Krieger, szybko dostrzegł w Janie doskonały materiał na badacza tajemnic nieba. Przygotowując go do tego zadania, obok wiedzy ścisłej i biegłości językowej, zapewnił mu również umiejętności praktyczne. Jan w pracowniach gdańskich mistrzów poznawał tajniki konstruowania mechanizmów, obróbki metali oraz rytowania i rysunku.
Zamożny Heweliusz nie miał problemów z pozyskiwaniem takiej wiedzy. Dzisiaj program operacyjny Kapitał Ludzki stwarza te szanse wielu. Dbając o poziom bazy edukacyjnej, w tym gabinetów językowych, fundusz wspiera również te utalentowane jednostki, którym grozi wykluczenie społeczne, widząc w nich także potencjalnych Heweliuszy. W roku szkolnym 2010-2011 nasza szkoła, Gimnazjum w Żukowie, otrzymała ogromne wsparcie w ramach projektu unijnego Pomorski Dobry Kurs na Edukację – Wyrównywanie Szans Edukacyjnych w Regionie. Hi, I'm Paula. Welcome to YTV Winners World. Jesteśmy obecnie w gabinecie języka angielskiego. Tutaj w ramach funduszu unijnego otrzymaliśmy tablicę multimedialną. Stanowi ona niezwykłe atrakcyjnienie zajęć dla młodzieży. Jak widać, dużo już zyskaliśmy dzięki funduszom unijnym, ale na pewno na tym nie koniec. W powiecie malborskim od kilku lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zrealizował dotychczas 38 projektów współfinansowanych ze środków EFS. Beneficjentami naszych projektów są przede wszystkim osoby bezrobotne, osoby wykluczone społecznie, pracodawcy oraz inne osoby kwalifikowane do wsparcia EFS. 3 lata temu byłem bezrobotnym młodym człowiekiem, szukającym nieustannie pracy tutaj w powiecie malborskim. Kiedy otwieram własną działalność z Europejskiego Funduszu Społecznego, czułem, że to jest jednak odwaga. Czułem taki ciężar, stres, czy to się uda, czy faktycznie moja aplikacja przejdzie. Po 3 latach swojej działalności stwierdziłem, że jednak warto było spróbować otworzyć własną działalność z Europejskiego Funduszu Społecznego. Można poczuć się niezależny finansowo, moje życie prywatne bardzo się zmieniło. Mogłem podjąć studia. Studia to marzenie wielu. Jan wyruszył na nie w roku 1630. Droga wiodła go poprzez Leidę w Holandii, Londyn i Paryż. Po powrocie do Gdańska, zgodnie z wolą rodziny, przejął ojcowskie browary, żeniąc się równocześnie z córką znanych gdańskich piwowarów, Katarzyną Rebeszkę. Dobrze zarządzane browary przynosić zaczęły znaczne dochody, które Heweliusz mógł w części przeznaczyć na swoją wielką pasję. Jeszcze jako nikomu nieznany początkujący badacz astronom, nie mając możliwości pozyskania mecenasa, z własnych środków ułożył na budowę swojego pierwszego obserwatorium. Tworzenie instrumentów, prowadzenie badań i ich wdrażanie zawsze wymagało znacznych nakładów. Nie inaczej jest i dzisiaj. Współcześni Heweliusze, doktoranci pomorskich uczelni, mogą znaleźć wsparcie w ramach projektu InnoDoktorant, którego celem jest wspomaganie pomorskich naukowców i zachęcanie ich do współpracy ze światem przemysłu. Jestem stypendystą Europejskiego Funduszu Społecznego. W tle browar we Wrzeszczu, niestety dzisiaj nieprodukujący piwa. Stypendium nie pozwoliło na to, żeby móc odbudować tak wielki browar, ale udowodniło, że jest możliwość odtworzenia tradycyjnego piwa pomorskiego. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że dzięki temu stypendium napijemy się trunku, który będzie nawiązywał do tradycji piwowarstwa gdańskiego, którego jednym z wybitnych przedstawicieli był Jan Heweliusz. Finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego pomogło zrealizować badania w ramach doktoratu, którego tematem były strumienice, ich wykorzystanie w technice chłodniczej. No, urządzenie takie zastępuje w klasycznym urządzeniu chłodniczym sprężarkę. Tutaj widzimy przykład takiego zastosowania w przemyśle. Projekt realizowany jest dla partnera przemysłowego amerykańskiego, którego nazwy oczywiście podać nie możemy. Urządzenie to tutaj w tym konkretnym przypadku jest małej mocy, to szacujemy, to jest rzędu 2 watów. Pracujemy również nad urządzeniami dosyć większymi, zdecydowanie większymi, o większej mocy. W ramach doktoratu powstało urządzenie chłodnicze, którego wydajność można oszacować na niespełna 1 kW. Tutaj widzimy przykład, fragment takiego stanowiska pracującego z parą wodną.
Strumienica wykorzystywana jest do produkcji wody lodowej. No, układ dedykowany jest chociażby do współpracy z elektrowniami. Finansowanie pomogło przeprowadzić te badania przede wszystkim dlatego, że człowiek może skupić się i skoncentrować na samych badaniach bez konieczności szukania dodatkowych źródeł finansowania. Niebo nad Gdańskiem przez całe życie przykuwało uwagę mistrza Jana. Nie zważając na podeszły wiek, wciąż stać go było na podejmowanie kolejnych wielkich projektów badawczych. W ich prowadzeniu towarzyszyła mu aktywnie żona Elżbieta, uważana słusznie przez historię światowej astronomii za pierwszą kobietę obserwatora. Jan Heweliusz swoim życiem udowodnił, że wiek nie stanowi granicy dla twórczego umysłu, a współpraca naukowa z żoną pokazała, jak bardzo wyrastał on poza konwenanse epoki. Dzisiaj środki Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się parytetem wieku i płci, zapewniają wsparcie osobom, które często defaworyzowane na rynku pracy, swoją pasją i kreatywnością potrafią być jego ozdobą. Myślę, że jestem dobrym przykładem, że Europejski Fundusz Społeczny służy do wdrażania dobrych pomysłów, niezależnie od tego, jaki wiek reprezentuje kandydat. Od wielu lat zajmuję się przechowalnictwem owoców i warzyw i muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu miałem dobry pomysł, tak mi się przynajmniej wydaje i tak twierdzą koledzy, którzy zajmują się przechowalnictwem na co dzień, w zastosowaniu chłodzenia tak zwanego analogowego w przechowalnictwie. Jest to technologia dość znana, już była stosowana na statkach, ale była to zawsze bardzo droga, bardzo wyszukana, potrzebująca specjalistycznej opieki, że tak powiem. I dlatego pomysł prostego urządzenia, ale spełniającego te wymagania, od lat mnie nurtował. Podejmowałem próby dwukrotnie samemu zrobienia tych urządzeń, jednak tu muszę się przyznać, nie udało mi się. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i uzyskanemu stypendium od marszałka województwa udało się dość szybko zrealizować pomysł, którego istotą jest wdrożenie do praktyki samej idei urządzenia analogowego. Myślę, że na dobry pomysł nigdy nie jest w życiu człowieka za późno i na naukę również. Dlatego staram się te dwie rzeczy jak gdyby połączyć. I mimo moich siwych włosów czuję się tu bardzo młodo i w fantastycznym zespole, którym tu pracuję, widzę wiele, wiele pomysłów, które należy jeszcze zrealizować, żeby podnieść jeszcze na wyższy poziom te proponowane przeze mnie urządzenia. Europejski Fundusz Społeczny wspiera ludzi zdolnych, ambitnych i kreatywnych. Gdyby dziś żył Jan Heweliusz, prawdopodobnie na swój projekt otrzymałby środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego. A więc wy zdolni, młodzi, ambitni, kreatywni, korzystajcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozwijajcie swoje talenta. Thank you.